Dzień dobry. Dzisiaj zapraszamy na ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej i motoryki małej. Drodzy rodzice, opiekunowie, pamiętajcie, żeby realizować nasze zajęcia, gdy wasze dziecko jest wyciszone, znajduje się w miejscu, w którym czuje się komfortowo i nie jest narażone na niepotrzebne bodźce jak telewizor, radio, telefon. Jeżeli zauważą Państwo, że dziecko jest pobudzone, zaniepokojone, ma trudności z koncentracją uwagi, prosimy przyłożyć realizację zajęć. Może to będzie kilkanaście minut, a może dłużej. W razie trudności prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z terapeutą. Zaczniemy od ćwiczenia wodzenie wzrokiem za palcem wskazującym. Za chwilę zobaczą Państwo filmiki, w jaki sposób mogą Państwo pokazać dziecku, jak wodzić wzrokiem za palcem wskazującym na płaszczyźnie. Można potraktować ten filmik jako instruktaż dla siebie, aby wykonać to zadanie samodzielnie z dzieckiem, lub pokazać mu nagranie. Kolejnym ćwiczeniem będzie ćwiczenie motoryki małej. Wykorzystamy te same karty pracy, które były w poprzednim ćwiczeniu. Prosimy o przygotowanie materiałów, z których dziecko będzie mogło stworzyć figury czy też układ linii, który jest zaprezentowany na kartach pracy. Prosimy, żeby zwrócić uwagę na to, żeby dziecko mogło swobodnie chwycić dany przedmiot, czyli jeżeli okaże się, że kasza jest zbyt drobna, wtedy dziecko może się zniechęcić do wykonania zadania. Możemy wykorzystać listki, tutaj są też zapałki, orzechy laskowe lub cokolwiek, może nawet jakieś klocki, tak? Cokolwiek, co sprawi po prostu radość dziecku podczas wykonywania tych zadań. Możemy to przykleić, możemy tylko położyć, a następnie swobodnie zdjąć. To już koniec zajęć. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.